Zbliża się czas związany z okresem Wszystkich Świętych, kiedy w pamięci mamy naszych bliskich, chcemy odwiedzić groby, chcemy spotkać się z rodziną i powspominać bliskie nam zmarłe osoby. Pamiętajmy o tym, aby w tym szczególnym roku, kiedy w Polsce panuje stan epidemii, rozłożyć swoje wizyty na cmentarzu w czasie, abyśmy nie zjechali się wszyscy 1 listopada w najbliższą niedzielę, ale już od teraz planowali swoje wizyty na cmentarzach, na grobach bliskich, tak aby ta liczba osób, która odwiedza jednocześnie groby, była jak najmniejsza. Pamiętajmy, że transmisja wirusa to jest to zagrożenie, które towarzyszy nam w tym roku, szczególnie oprócz innych, o których zawsze co roku przypominamy i mówimy. Pamiętajmy o dystansie społecznym, pamiętajmy o tym, aby zakrywać nos i usta. Jest to dodatkowe zadanie, na które polscy policjanci będą zwracali uwagę. My, patrolując tereny przyległe do cmentarzy, patrolując polskie ulice, będziemy zwracali na to szczególną uwagę. Okres Wszystkich Świętych to czas szczególny. Szczególny również dla policjantów, w tym policjantów ruchu drogowego. Wiele zadań, które realizują w tym czasie, jest bardzo istotnych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dlatego zachęcam Państwa, żeby przed wybraniem się na cmentarze przede wszystkim sprawdzić organizację ruchu na stronach urzędów miejskich, żeby nie być zaskoczonym na ostatni moment, że w miejscach, gdzie codziennie udało nam się dojechać samochodem, takiej możliwości nie będzie. Zachęcam więc również do skorzystania z komunikacji miejskiej i do poszanowania pracy policjantów, którzy w tym czasie przede wszystkim za zadanie mają zapewnić bezpieczeństwo osobom, które wybiorą się na cmentarze, jak też tych, które powracają do domu. Będziemy na pewno kontrolować stan techniczny pojazdu, stan trzeźwości kierujących, eliminować tych, którzy w uciążliwy sposób łamią przepisy ruchu drogowego, ale najważniejsze jest nasze wspólne bezpieczeństwo.